gotta go. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się dziś w podziemiach kościoła w Szewnie pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jest z nami pan Wojciech Płaniecki, kierownik szkolenia praktycznego. Witam pana bardzo serdecznie. Czy mógłby pan nam powiedzieć coś bliżej o pracach wykonywanych przez naszych uczniów tutaj? W ramach szkolenia praktycznego uczniowie naszej szkoły wykonują szereg prac na terenie powiatu i oczywiście w placówkach oświatowych oraz jednostkach użyteczności publicznej. Są to prace różnego rodzaju okołoremontowe, mianowicie malarskie, tynkarskie, murowanie, no jeszcze jest i szpachlowanie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze wszystkimi jednostkami. Jakie korzyści płyną z tej współpracy dla naszych uczniów? Współpraca ze wszystkimi jednostkami układa się bardzo dobrze, wyrazem czego mamy wiele podziękowań i wyrazów wdzięczności. Tym bardziej, że wszystkie te prace wykonujemy nieodpłatnie. Jeżeli chodzi o wykonywanie robót, to pełny zakres, począwszy od murowania, nawet od ław, zbrojenia, aż po dachy. To jest tak, wykopanie ław, zazbrojenie, zaszalowanie, zabetonowanie, murowanie ścian, tynkowanie, docieplenie styropianem i malowanie. Tak jak na zewnątrz widzimy te budynki gospodarcze, później otynkowanie płotów, wymurowanie wiaty. No i malowanie. W środku też remontujemy pomieszczenia, które są, to już zależy od księdza proboszcza. On jest tu głównym inwestorem, inwestuje w materiały, we wszystko, a chłopaki to wykonują, uczą się. Jest to bardzo dobry cykl zajęć. Dlaczego? Bo to wszystko to nie jest szkolenie pokazowe, które musi uczeń zrobić i później zapomnieć o tym. To zostaje. Tu już jestem trzeci rok szkolny i także efekty są. Korzyści wynikające z tych prac dla naszej szkoły to są takie, że uczniowie mogą wykonywać te prace. Ja to nazywam na tak zwanym żywym organizmie, gdzie później mogą sobie po jakimś czasie wrócić do tych jednostek, zobaczyć co wykonali, sprawdzić, ocenić swoje prace. No jest to, powiem szczerze, bardzo ważne dla uczniów, gdzie nie da się tego już skorygować w czasie tych prac, tylko już muszą to zostawić na wiele, wiele lat. Bardzo dobrze to wpływa na egzaminy końcowe, tym bardziej, że jeszcze później przed samymi egzaminami mamy bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne. Są wyposażone z programu unijnego. No, powiem szczerze, że cały sprzęt jest dosyć pokaźny. No i oczywiście materiały. I później to skutkuje dobrymi efektami przy egzaminie końcowym, tak zwanym kwalifikacyjnym. A mógłby pan coś powiedzieć jeszcze o dalszych jakichś planowanych pracach? No tutaj myślę, że w tej parafii jeszcze dalsze będą prace. Współpracujemy z wieloma placówkami w oświatowymi, w szkołach dużo malujemy. Głównie to jest takie zajęcie, gdzie szkoły potrzebują odnawiać klasy czy korytarze. No, powiem szczerze, że i w starostwie wykonujemy różnego rodzaju prace. Jak ocenia ksiądz współpracę właśnie zespołu szkół numer 2 z tutejszą parafią? Współpraca to jest najlepiej widoczna po owocach.
I jak przyglądniemy się tym wszystkim osiągnięciom w ciągu tych 3 lat, to można pogratulować, że chłopcy pod kierunkiem pana instruktora tak pięknie to wszystko wykonują, że są wszyscy z tego zadowoleni. Zresztą to można na każdym kroku dostrzec, te prace, które są wykonywane. W tej chwili tu jesteśmy w tej podziemnej galerii przy kościele, która jest na 120 osób, przygotowana na różne imprezy, rozmaite takie czy inne uroczystości. No i mają duży wkład, mają chłopcy właśnie zespołu szkół budownictwa tutaj w tych pracach. A mógłby ksiądz z takim czystym sercem polecić naszych uczniów? Nie tylko polecić, ale zachęcić innych, żeby skorzystali ze szkoły, bo to jest sprawa przyszłościowa dla ich dalszego życia, dla ich umiejętności, które im się w życiu będą przydawać.